Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gothica Remastered, oczywiście z dodatkowym soundtrackiem zremasterowanym. Dotarliśmy w poprzednim odcinku do klasztoru. Pod koniec tym odcinka dotarliśmy do klasztoru i jesteśmy już nowicjuszem. Dzięki właśnie temu, że odnaleźliśmy posążek Inosa, który Daron zgubił, odebraliśmy go goblinom, dostaliśmy właśnie nowicjusza, zostaliśmy nowicjuszem, przepraszam. Więc zajmiemy się troszkę chyba myślę właśnie klasztorem, zajmiemy się właśnie troszkę zadaniami w klasztorze. Dalej później sobie troszkę powykonujemy jeszcze innych poza klasztorem zadań i myślę, że jakoś to będzie. Więc jak na razie zostańmy jeszcze przy tym klasztorze i zobaczmy, jak to tutaj będzie to wszystko wyglądało. Witaj nowicjuszu, mam na imię Parlan. Ja jestem nowicjuszem. To, kim byłeś wcześniej, nie ma znaczenia. Teraz jesteś sługą Inosa. Tylko to się liczy. Wraz ze wstąpieniem do Bractwa Ognia, twoje wcześniejsze winy zostaną ci wybaczone. Niech Inos błogosławi i oczyści grzechy tego, który wstępuje do niej na służbę. Co teraz? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak najszybciej Goraksowi. On już zadba, aby trafiła gdzie trzeba. Kiedy to już zrobisz, porozmawiamy na temat twojej pracy tu, w klasztorze. Nie mam czasu na takie rzeczy. W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Najpierw musisz wypełnić zadania nowicjusza. Będziesz pracował i służył klasztorowi. Swoją ofiarę na rzecz klasztoru zanieś jak... Kiedy to już zrobisz? Dobra, to już się powtórzyło. Tylko, że... chciałbym się właśnie w końcu many nauczyć, ale to na spokojnie, bo wiecie, mamy już punktów troszkę, nazbierało nam się troszkę punktów. I trzeba troszkę pójść w manę. W ogóle to poczekajcie, bo mana 15. Co mi daje many 5+. Tak jest napisane w świętym. O, ciekawie, szatanowicjusza nam daje manę. Nie można na tym polegać. No ciekawie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Szata nowicjusza daje nam manę, więc bardzo fajnie. Ten cenny posążek Inosa właśnie musimy odnieść. Czekajcie, ten mag ognia, którego szukamy, jest tutaj, dokładnie tak. Czy mogę ci w czymś pomóc? Mam tu posążek, który za sprawą Darona miał trafić do klasztoru. Ach, szkoda, że tak cenny przedmiot przynosi zwykły nowicjusz. Jest to mimo wszystko świadectwo twego oddania sprawie Inosa. Możesz liczyć na mą wdzięczność, młodzieńcze. Szukam noclegu. Tu obok jest puste łóżko. Pierwsze po prawej stronie, zaraz przy wejściu. Możesz tam spać. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z któregoś z nieużywanych kufrów. I pamiętaj, nie wchodź do komnat sypialnych magów. Nie wolno ci również wchodzić do biblioteki, chyba że uzyskasz pozwolenie. Na czym polega twoja praca? Och, zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina i zajmuję się zaopatrzeniem klasztoru w żywność. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz to u mnie. Oczywiście, za drobną opłatą. Potrzebuję paru rzeczy. Dobrze, w takim razie zobaczmy, co możemy znaleźć u Goraksa. Kostur maga. Okej, wymagana mana 30. Bonus do many 20. Magiczna różdżka. Bonus do many 20, ale wymagana mana 25. Co dalej? Ostrze maga? Wow, ciekawie. No tutaj już wymagana siła 50, więc raczej nie za bardzo. Premia do walki jednoręcznej i bonus do many. Mamy też jeszcze kostur ognia. Wymagana siła, nie siła, przepraszam, mana 75, więc troszkę to będzie na później, myślę, ten kostur ognia. Czyli tak, moglibyśmy sobie wybrać któryś z tych. W sumie tutaj bonus do many 20 daje ten i ten drugi tak samo. Czekajcie, czym to się różni tak to poza tym? Dobra, to jest po prostu dłuższe o 10. Jest wymagana mana większa. Myślę nad tym.
Nawet tutaj mamy też 5 obrażeń więcej. Myślę nad tym. Wymaga na mana 25. Myślę nad tym. 850, a my mamy tylko 150, więc pierwszy raz chyba będziemy mogli coś sobie posprzedawać, więc zajmijmy się tym, czyli dobra. Po kolei lećmy. Zardzewiały topór, myślę, że możemy sprzedać długi miecz, raczej też. Nie będzie nam to potrzebne. Zardzewiały miecz, tak samo. Wilczy kieł raczej też. Tutaj te bronie wszystkie raczej myślę, że możemy posprzedawać, bo się wszystko to nam nazbierało i nie ma sensu tego trzymać. Kusza. Wow, skąd ja taką kuszę wziąłem, że to tyle warte jest i w sumie taka siła wymagana. Dobrze, myślę, że możemy sprzedać. 120, łuk. Wymagana zręczność 20, kurde. Jest on fajny nawet w sumie, ale w razie czego zostawmy sobie go jak na razie. Krótki łuk tak samo. Bełty, dobra, niech sobie leżą, bo ich w sumie zbytnio dużo nie mamy. Łachy skazańca za jedną sztukę złota bez sensu sprzedawać. Skóry wilka będziemy mogli właśnie u Bosperowi sprzedać. To nam 160 złota wpadnie, jeżeli dobrze liczę. To troszkę nam już przybędzie znowu złota. Mamy 3 skórzane mieszki i tutaj jeszcze kolejne 3. Więc dobra, będzie spoko. Myślę, że będziemy bardzo blisko tego, żeby kupić właśnie sobie któryś z tych kosturów. Możemy w ogóle te mieszki sobie pootwierać teraz. Mam wrażenie też, że ta animacja po prostu jest przyspieszona, bo chyba jest przyspieszona. I fajnie w sumie, szybciej się jakby te mieszki otwierał. O, tutaj mamy 3 razy po 50. Więc fajnie, mamy 722 już. Teraz wracamy do Parlana i rozpoczynamy zapewne właśnie jakieś tam misje. Rozpoczniemy jakieś tam misje. Możemy w ogóle sobie pochodnie włączyć dla klimatu, bo się też ciemno w sumie robi. Trzeba uważać na to, co się mówi. Widzi i słyszy się to i owo. W jaki sposób mógłbym służyć zgromadzeniu? Naprawdę. Porozmawiaj z innymi magami. Dostaniesz od nich zadania. Można na tym polegać. Będę nadzorował twoją pracę. Kiedy wypełnisz wszystkie swoje obowiązki, otrzymasz pozwolenie na wejście do biblioteki, by studiować słowo Innosa. Wszystko jest możliwe. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? W końcu to była jego decyzja. Tak, w rzeczy samej jest coś, co możesz zrobić dla dobra zgromadzenia. Komnatom nowicjuszy przydałoby się porządne zamiatanie. Zajmij się tym. Przecież to potrwa wieki. Chyba więc najlepiej będzie zacząć od razu. W końcu to była jego decyzja. Kto ci to powiedział? Zamiatanie? Dobrze, ale chyba tutaj będziemy musieli chyba sobie porozmawiać właśnie z innymi. Jeszcze przed tym, jak rozpoczniemy zadania, porozmawiajmy właśnie z innymi magami. Ścieżka cnoty jest długa i kamienna. Ej, tam jest te przejście właśnie do tego. Przecież nic nowego. Ej, sprawdźmy to. Wiecie, tutaj zawsze stała ta kaplica i był koniec, czyli to jest po prostu jakby przesunięte i ładniej to wygląda dalej. Sprawdźmy sobie to. Ładnie, ciekawie. Fajnie, tutaj modli się ten paladyn. Naprawdę, bardzo fajnie. Bardzo fajnie to zrobili w fajny sposób. Okej, porozmawiajmy sobie teraz z tym magiem na temat właśnie zadań. Nie mów, że to nieprawda. Czy mogę coś dla ciebie zrobić, mistrzu? Dla mnie? Nie. Nie potrzebuję twojej pomocy. Lepiej pomódl się za szczęśliwy powrót wojowników Innosa, którzy udali się do Górniczej Doliny. W końcu to była. Czym się zajmujesz? Przygotowuję paladynów do walki z siłami zła. Czy możesz mnie czegoś nauczyć? Jestem ekspertem w dziedzinie magii lodu i pioruna. Mogę cię nauczyć, jak okiełznać ich moc. Jednak szkolę jedynie magów. Dobrze, jeżeli będziemy magiem, to będziemy mogli się właśnie u niego kształcić. Nie wiem, ty mi. On nie miał dla nas zadania. Parlan ma dla nas zadanie, które mamy już odpalone. Kto jeszcze jest tutaj z magów? Chyba Gorax nam pozostał. I to wszystko? Nie wiem, zobaczymy. Porozmawiamy z Goraxem. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Pracowaliście ostatnio ciężko, nowicjusze. A kto dużo pracuje, musi dużo jeść. Daję ci klucz do spiżarni. Znajdziesz tam trochę baraniej kiełbasy. Rozdziel ją sprawiedliwie pomiędzy nowicjuszy. Wróć do mnie, kiedy już to załatwisz. Dobrze, dostaliśmy klucz do spiżarni. Idziemy po baranią kiełbaskę i musimy sprawiedliwie, z naciskiem na sprawiedliwie, porozdawać właśnie każdemu po jednej sztuce baranie kiełbaski.
Spiżarnia jest... Czekajcie, tutaj jest skarbiec, tutaj jest spiżarnia. Fajnie, bo to jest podkreślone jakby. Barania kiełbaska. Gdzie jest barania kiełbaska? Czy to będzie w kufrze tym? Tak, dosłownie. Dokładnie. 14 sztuk. Aż tyle jest nowicjuszy? Może w sumie? No i w sumie jedna chyba dla mnie będzie. Więc okej. Możemy nawet zacząć już tutaj. Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Wygląda smakowicie. 12 nowicjuszy pozostało, tak, czyli ja też jestem liczony i tutaj możemy spytać o pomoc przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czyżby nikt nie zgodził ci się pomóc? Dobrze. Będę ci towarzyszył przy tym zajęciu, jeśli znajdziesz jeszcze przynajmniej jedną osobę, która zgodzi się na to samo. Fajnie, będziemy musieli właśnie sobie jeszcze jedną osobę ogarnąć. W ogóle tutaj jest jakieś zejście, ciekawie, co tam może znajdować się. Tam w sumie są drzwi i pewnie zamknięte na klucz. Ale ciekawie, że to zostało troszkę jakby tak poszerzone, rozbudowane. Dobra, lecimy teraz z kolejnymi nowicjuszami. Po kolei może sobie jakoś tak zaczniemy. Może od tego też miejsca. Hey. Może chcesz kiełbasę? Jasne. Czemu nie? Oczywiście myślę, że możemy to przewijać po prostu, bo raczej wszyscy będą to samo mówić i dla... szkoda czasu. Co powiesz na pyszną baranią kiełbasę? Nie odmówię. Dzięki. Tego właśnie było mi potrzeba. No jednak nie wszyscy do końca mówią jakby to samo, ale myślę, że możemy to przemijać, pomijać, żeby właśnie było szybciej. Tutaj jeszcze jest jakiś nowicjusz, babo. Ty też tu jesteś nowy, prawda? Tak. Długo tu jesteś? Od 4 tygodni. Dostałeś już kij do walki? Jeszcze nie. No to weź ten. Wszyscy nowicjusze noszą takie kije jako znak, że potrafimy się bronić. Potrafisz walczyć? No cóż, miałem już kiedyś w rękach broń. Jeśli chcesz, mogę cię czegoś nauczyć. Ale mam prośbę. Proszę, weź kiełbasę. O, kiełbasy z barana. Wspaniale, są najlepsze. No, daj mi jeszcze jedną. Wtedy nie wystarczy dla pozostałych. I tak masz o jedną za dużo, tę, która jest dla ciebie. A co znaczy jedna kiełbaska dla przyjaciela? Daj spokój. Dam ci za nią zwój z czarem ognista strzała. Ognista strzała, przecież to mi się nawet nie opłaca. Nie, nie zrobię tego. Człowieku, jesteś z tych, co to są zawsze bardzo skrupulatni, no nie? Mam posprzątać komnaty nowicjuszy. Wziąłeś spory ciężar na barki. Wiesz co? Pomogę ci. Sam nigdy tego nie skończysz. Ale naprawdę potrzebuję zwoju z czarem pięść wichru. Wiesz, miałem szczęście i pozwolili mi przeczytać o tym książkę. No i teraz oczywiście chcę wypróbować ten czar. Więc przynieś mi ten zwój, a chętnie ci pomogę. Co to za prośba? No cóż, jeden z paladynów Sergio jest w tej chwili w klasztorze. Jeśli namówisz go, żeby ze mną trochę poćwiczył, to cię wyszkolę. Zobaczę, co da się zrobić. Fajnie. Czy my mamy ten zwój? Co do tego zwoju z zaklęciem? Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Nie, jeszcze nie. A więc poczekam, aż je zdobędziesz. No niestety jeszcze nie mamy, ale oczywiście Gorax może z nami handlować, więc miejmy nadzieję, że akurat ten zwój będzie miał przy sobie. Rozdaj. Nie. Najwyraźniej posłuchaj. Co? Czekajcie. Chyba nie zepsułem zadania, nie? Przez przypadek. Przez przypadek nacisnąłem, że rozdałem już kiełbasę. Czekajcie, dobra. 5 wichru, 60 sztuk złota, no trudno. Mamy więcej, ale... Czekajcie, bo teraz nie wiem, czy zepsułem, czy nie. Dobra, jeżeli się okaże, że zepsułem, to zrobię cięcie i wrócimy do tego momentu. Ale jak na razie róbmy sobie to dalej, co robimy. Więc oddajmy mu 5 wichru. Co do tego zwoju z zaklęciem? Czy masz dla mnie zaklęcie pięść wichru? Tu jest zwój, o który ci chodziło. To dobrze. A więc pomogę ci posprzątać komnaty. Dobra, fajnie. A co z tym nowicjuszem, który na dole sprzątał? Poczekajcie. On chyba przyszedł właśnie tutaj się położyć spać. Czy to był ten? Potrzebuję pomocy przy sprzątaniu sal nowicjuszy. Czy będę jedyną osobą pomagającą ci w pracy? Nie, już ktoś mi pomaga. A więc i ja do was dołączę.
Dobra, elegancko. Chyba to wystarczy. Więc tak, porozdawajmy do końca te kiełbaski i zobaczymy, czy coś będzie z tym zadaniem, bo w sumie ono jeszcze jakby wisi nam na liście. A jeszcze możemy. Nie, nie możemy rozdawać już dalej. Dobra, zrobimy po prostu cięcie. Ja sobie zrobię to, jak robiliśmy, bo po prostu zepsułem zadanie. A ja w ogóle jeszcze nie zapisywałem. Dobrze, a więc wracamy z powrotem. I zrobiłem to, co w sumie poprzednio zrobiłem. Tylko dodatkowo właśnie rozdałem jakby wszystkim kiełbasy i została mi w sumie chyba jedna tylko. Szczerze mówiąc, poczekajcie. Mam w razie czego save'a, bo w sumie chyba było, że pozostał jeden nowicjusz, ale... Właśnie, okej, okay, czyli jeszcze jednego musimy jakiegoś znaleźć. Myślałem, że ten ostatni nowicjusz to jako ja już jestem. Ale jeszcze jednego muszę jakoś znaleźć. Czekajcie, gdzie ja znajdę kolejnego nowicjusza? Ostatniego w sumie. Wszystkim tutaj porozdawałem. Tutaj tak samo, tu to samo. Chyba, że na dole gdzieś? Jest tu jakiś nowicjusz? Tutaj raczej nie ma, chyba, że tutaj. Dobra, chyba jest tutaj. Po lewej stronie, tak, jest ten Garwik. Niech Inos będzie z tobą. Nie znam cię. Jesteś tu nowy? Tak, dopiero się do was przyłączyłem. W takim wypadku mam nadzieję, że prędko się tutaj zadomowisz. Daj mi znać, jeśli będę mógł ci w czymś pomóc. Chcesz spróbować kiełbasy? Jest pyszna. Bardzo dziękuję, bracie. Dobrze, w takim razie mamy to już załatwione. Wszystkim rozdaliśmy i ostatnia kiełbaska została dla nas. Czyli to będzie zaliczone. A i właśnie jeszcze w sumie, jeżeli chodzi o te komnaty nowicjuszy, no to właśnie chyba 3 albo 4 mogłem w sumie, wiecie, przy okazji jak rozdawałem kiełbasy, to była opcja właśnie, żeby mi pomogli, więc od razu to zrobiłem. Rozdałem kiełbasę. Doskonale się spisałeś. Weź te zwoje leczenia i wracaj do pracy. Dobrze, fajnie. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? Tak. Jak zapewne wiesz, wyrabiamy tutaj doskonałe wino. Zajmujemy się również jego sprzedażą. Orlan, właściciel gospody pod Martwą Harpią, zamówił u nas dostawę. Uzgodniliśmy cenę. 240 sztuk złota. Zanieś Orlanowi te butelki i nie pozwól mu się wykręcić od umówionej kwoty. 12, czyli po 20 za butelkę. Okej, okay, czyli będzie pewnie problem jakiś tam z tym, że będzie chciał mniej zapłacić przez coś pewnie. Myślę, że możemy sobie zapisać na save'ie pierwszym. I teraz tak, co z tymi komnatami nowicjuszy? Czy to już jest jakby załatwione? Jeśli chodzi o komnaty nowicjuszy, widzę, że udało ci się znaleźć 4 pomocników. Myślę, że teraz mogą wrócić do swych obowiązków. Dobra robota, nowicjuszu. Wypełniłeś powierzone ci przeze mnie zadanie. Okej, okay, czyli 4 trzeba było właśnie pomocników zebrać do posprzątania komnat nowicjuszy. Okej, okay, czyli tak, trening bojowy Babo. Jeszcze właśnie Babo nas prosił o rozmowę z tym paladynem. Żeby go właśnie nauczył walki. Hej, ty! Inos z tobą. Słucham, co mogę dla ciebie zrobić? Mógłbyś poćwiczyć trochę z Babo? Dlaczego sam nie przyjdzie i o to nie zapyta? Chyba jest nieśmiały. Rozumiem. Dobrze. Skoro to tyle dla niego znaczy, będę go trenował codziennie rano po 2 godziny. Przekaż mu, że zaczynamy o 5. Nie ma sprawy. Niech Inos oświetla ścieżkę, po której kroczysz. Rano po 2 godziny zaczynamy o 5, nieźle. Dobra, musiałem sobie kaszlnąć. Kurde, nie wiem, boję się, że mi jakieś choróbsko bierze. W poprzednim odcinku też troszkę z tym głosem miałem problem. I w tym też nie jest aż tak kolorowo, myślę. Nie wiem, oby nie. Rozmawiałem z Sergiem. Codziennie rano będzie z tobą trenował przez 2 godziny, od 5. Dziękuję. To dla mnie zaszczyt. Jeśli chcesz, wyjaśnię ci też tajniki walki. Nikt mi nie chce wiedzieć. Jestem gotów do treningu.
jakbym nie miał... Dobra, on nas może uczyć broni dwuręcznej, ale raczej to nie jest nam potrzebne. Nie wiem, jakoś tak spojrzałem na twarz bezimiennego, jak rozmawiał z babo. Czekajcie. Jestem gotowy. Nie no, nie ma tego. Twarz bezimiennego jakoś tak mnie troszkę rozśmieszyła. Możemy to w ogóle sobie tą pikę bojową założyć, tak? Zamiast tego noża na wilki, ładniej to wygląda i to ma w ogóle obrażeń obuchowych. 50, nieźle. Długość broni 130. Co dalej? To mamy zrobione. Wykonane zadania, tak. To mamy zrobione. Baranie, kiełbaski. Trening bojowy też mamy. Komnata nowicjuszy też mamy, czyli 3 mamy zrobione. Obecne zadania dostała wina. Myślę, że możemy się wybrać do tawerny. Ale czy coś jeszcze tutaj mamy tak to do zrobienia? Przecież nic nowego. Czy... Powinien oni to raczej nam nie będą chyba dawać zadań. Czy... Tutaj to mamy. Dobra, chyba nam tak zostało to. I w sumie po drodze jeszcze, ale najpierw chyba chciałbym się przespać. I w sumie po drodze jeszcze... Jest tam właśnie też jeden mag. Śpi do rana. Jest tam właśnie jeden mag też. Więc... troszkę takie wczesne rano, o 5. Dobra, jeszcze 2 godzinki może w razie czego. Jest tam mag, obok którego będziemy przebiegać, więc jego też sobie tam zapytam, czy będzie miał dla nas jakieś zadanie. Więc tak, wyruszamy teraz w stronę Martwej Harpii. Możemy zapisać oczywiście. Trzeba pamiętać, żeby trochę tego sprintu oszczędzić właśnie na wiecie co, na uciekanie przed tamtymi potworami. Bo tak w sumie jeszcze zbytnio nie bardzo chyba z nimi walczyć. Niby mamy tą szatę nowicjusza lepszą, mamy też pikę. Zapomniałem się nauczyć many, ale to trudno. Trudno. Nic się nie stało, są te ścierwojady. Omińmy je, po prostu je omińmy jak na razie. Jeżeli byłby jeden, no to mógłbym skoczyć. Tam w ogóle ten las został poszerzony też chyba. Hej, Zgarot. Niech Inos będzie z tobą. Co mogę dla ciebie zrobić, wędrowcze? Co tutaj robisz? Jestem magiem ognia, kapłanem boga Inosa. Inos jest najwyższym bogiem, stworzycielem ognia i panem sprawiedliwości, a to jest jego kaplica. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Inosa lub otrzymać błogosławieństwo. Za niewielką opłatą możesz ode mnie otrzymać wiele pożytecznych przedmiotów. Pobłogosław mnie. Błogosławię cię w imieniu Inosa. Niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w twym sercu, aby dawać ci siłę do postępowania zgodnie z jego naukami. Pokaż mi swoje towary. Co on tutaj ma? Jakieś mikstury, pierścień oświecenia, bonus do zdrowia 30, do many 10. Ciekawie, ale drogi. Strasznie drogi. Stworzenie szkieletu goblina... Mogłoby się to przydać. Myślę. Ale dobra, jak na razie nic nie kupujmy. Niechaj Inos zawsze macie w swojej opiece. Te ścierwojady zapewne na mnie czekają. No dokładnie tak, dobra. Uda nam się raczej uciec przed nimi. Dobra, oby tylko mi starczyło wytrzymałości. Tak, dobra, starczy mi nalać raczej wytrzymałości do gospody. Żeby właśnie wiecie, a pierdziele. Jak z tych krzaków, też troszkę się drgnąłem, szczerze mówiąc, ten szczur wyskoczył. Co jest? Ja myślałem, że na mnie. Cholerna bestia mnie. A, ciągle gonił mnie. Dobra. Zapiszmy sobie, ciągle mnie ten szczur chyba gonił. Jeszcze się buja ta pika, jak lewo-prawo idziemy. W końcu to była jego decyzja. Przynoszę wino z klasztoru. Doskonale. Właśnie na nie czekałem. Ustaliłem już cenę z mistrzem Goraksem. Zapłacę ci od ręki 100 sztuk złota. 100? On myśli, że to takie łatwe. Myślisz, że trafiłeś na idiotę? Cena wynosi 240 sztuk złota. Widzę, że Goraks ostrzegł cię przede mną, co? Dobra, posłuchaj. Może robimy szkodnowy interesik. Zapłacę ci 100 sztuk złota za wino. Ty powiesz Goraksowi, że cię oszukałem, a ja dam ci 4 magiczne zwoje. Sam tak mówiłem. Co to za zwoje?
Nie mam pojęcia. Jeden z gości po prostu je tutaj zostawił. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Hej, po prostu dawaj 240 sztuk złota. Nie interesuje cię współpraca, ha? Niech będzie. Oto twoje złoto. Dobra, oczywiście typowo były jakieś tam problemy, ale no nic. Greg jeszcze nas nie zdążył złapać, kilka razy już tam przybiegałem koło niego, ale jeszcze nie zdążył do mnie zagadać. Oczywiście chcę jak na razie tego uniknąć, bo nie chcę jak na razie mu pomagać, później to zrobimy, oczywiście. Czy wystarczy nam sprintu? Myślę, że chyba dość idealnie wystarczy nam sprintu do mostu, żeby wiecie, te ścierwojady i... No troszkę brakło w sumie, żeby te ścierwojady... Ała! Nie. No chyba oszalałeś. No to jest jakiś żart naprawdę, ja pierdzielę. Co to jest za poziom w ogóle? Dobra, wracamy z powrotem. I powiem wam tak, jestem gapa, naprawdę. Jestem, nie wiem, z 20 minut w plecy. Nie włączyłem nagrywania. I musiałem wczytać od nowa. W ogóle zobaczcie, jak to tam zostało poszerzone. To jest chyba połączone z tamtym miejscem, ale to mniejsza teraz. Nie włączyłem nagrywania i z 20 minut jestem w plecy. I wracam w sumie od gospody Orlana. Nie wiem, kilka razy po prostu też, z 2-3 razy chyba mnie zabiły te potwory. Więc udało mi się teraz dobiec, na szczęście. I wracamy właśnie z tej gospody Orlana. I zapłaciliśmy, to znaczy oddaliśmy mu wino, za które nam zapłacił 240 sztuk złota, no i już nie wiem w sumie ile jestem zadań do tyłu, ale po prostu zrobiłem jakby wszystko i zacząłem już jakby próbę ognia, więc do tego momentu muszę to robić, czyli tak. Idziemy teraz oddać ten hajsik. Byłem u Orlana. I co, dostałeś 240 sztuk złota? Mam złoto. Doskonale. Przyjmij ten zwój leczenia jako swoją zapłatę. A teraz idź, znajdź sobie jakieś zajęcie. Oczywiście teraz będzie to szybciej też wyglądało, bo się troszkę myliłem i nie wiedziałem dokładnie, gdzie właśnie tych magów ognia znaleźć. I tutaj o tym magu zapomniałem też wtedy, więc już wiecie, no jestem po prostu w plecy 20 minut i wszystko to zrobiłem i muszę jeszcze raz robić, więc wiem jakby od razu wszystko, co po kolei robić. Receptura, którą Magneoras potrzebuje, znajduje się właśnie tutaj w spiżarni. Mamy ją. Od razu oczywiście mu ją oddajemy i też będziemy musieli mu oddać właśnie... Hej, ty! ...zielska. Co się stało? Nie widzisz, że właśnie przeprowadzam niezwykle skomplikowany eksperyment? Nie chcę przeszkadzać. Już przeszkodziłeś. Cóż, no mów, czego chcesz. Czy masz dla mnie jakąś pracę? Tak, potrzebuję pewnych roślin do moich eksperymentów, a dokładnie muszę mieć ogniste pokrzywy. Wystarczy 7 kwiatów. Przynieś mi je, proszę. Ach, jeszcze jedno, zapodziałem gdzieś recepturę magicznych mikstur. Jeśli ją znajdziesz, będę dozgonnie wdzięczny. Mam dla ciebie ogniste pokrzywy. Doskonale. Przydadzą mi się w badaniach. W zamian weź ten zwój pięść wichru. Na pewno okaże się pomocny. No widzicie, jeżeli byśmy tutaj wcześniej przyszli, to byśmy nie musieli kupować od Goraxa pięść wichru dla tamtego nowicjusza. No ale trudno już, oczywiście. Co do twojej receptury, udało mi się ją odnaleźć. Doskonale. Obawiałem się, że przepadła na dobre. Przyjmij proszę tę miksturę w dowód mojej wdzięczności. Dobra, dziękuję bardzo Neoras, czyli Neorasa mamy już, można powiedzieć, załatwionego. Lecimy teraz dalej. I tak, Gorax, poczekajcie, bo ja jestem w tyle, już nie wiem co ja zrobiłem. Dobra, znowu dwa razy sprzedawałem, po prostu tak. Posłuchajcie, raz sprzedawałem itemy, no i później się spierdzielił ta misja mi się spierdzieliła z Goraxem o tych baranich kiełbaskach. A drugi raz po prostu sprzedawałem, ale nie miałem właśnie nagrania odpalonego i trzeci raz muszę to zrobić. Naprawdę, myli mi się teraz to wszystko.
Parlan? Nie, nie Parlan. Marduk, wiem, że chciał coś. Czy mogę coś dla ciebie zrobić, mistrzu? Dla mnie? Nie, nie potrzebuję twojej pomocy. Lepiej pomódl się za szczęśliwy powrót wojowników Inosa, którzy udali się do Górniczej Doliny. Dobrze, w takim razie idziemy oczywiście do kapliczki Inosa, pomodlić się za nich. I właśnie, jeżeli chodzi o kapliczkę Inosa, pewien komentator mi pisał, że właśnie modląc się i płacąc tam odpowiednią ilość złota, chyba maksymalną, dostaje się jakieś bonusy na stałe, więc będę chciał to na pewno teraz też zrobić, ale oczywiście troszkę później, bo jak na razie zbieram na ten kostur, więc to na spokojnie. Ale będę pamiętał o tym. Dziękuję też właśnie bardzo za ten komentarz. I pomódlmy się za paladynów. Inosie, przyjmij do siebie swoje sługi, błogosław je swym ogniem i zasilaj na nie siłę. Twoje imię nie zdążyłem znowu przeczytać. Za szybko po prostu to uciekało nam i nie zdążyłem. Modliłeś się za mych braci. Serdecznie ci za to dziękuję. Co mogę dla ciebie zrobić? No i tutaj właśnie... Może się ze mną, z nami podzielić doświadczeniem i wiedzą na temat walki, ale raczej nie chcę tego, no bo idziemy w sumie bardziej chyba w czystego maga, więc bardziej może mały datek, tylko że w sumie szkoda, nie szkoda, tylko tak głupio prosić o pieniądze, ale weźmie. Może mały datek? Niech to złoto dobrze ci służy. Dobrze, niech Inos oświetla ścieżkę, po której kroczysz. Więc fajnie, mamy teraz 100 sztuk złota dodatkowo. Jeżeli chodzi o modlenie się, no to przedtem właśnie sprawdzałem, wtedy jak nie miałem nagrania odpalonego, nagrywania, to można było się za 500 pomodlić, ale nie mam też pewności, czy może za 1000 też się nie można modlić. Myślę, że 500 to już jest max chyba, ale chcę się upewnić właśnie, jak będę miał powyżej też 1000, czy też się można modlić za powyżej 1000, albo za 1000 po prostu. Modliłem się za paladynów. To bardzo dobrze. A teraz wracaj do swoich zajęć. Dobrze, czyli chyba tak to mamy to wszystko. Porozmawiamy sobie teraz z Parlanem i zobaczmy, czy to wszystko już zrobione jest. Nie mów, że to nieprawda. Mogę skorzystać z biblioteki? Udało ci się zdobyć ogniste pokrzywy dla brata Neorasa. Odnalazłeś receptury brata Neorasa. Znalazłeś 4 nowicjuszy, dzięki czemu mogłeś posprzątać komnaty. Sprawiedliwie rozdzieliłeś jadło między nowicjuszy, tak jak prosił cię o to brat Gorax. Ku radości Goraxa sprzedałeś wino. Tak, wykonałeś dostatecznie dużo zadań. Czas postudiować nauki Inosa. Porozmawiaj proszę z mistrzem Hyglasem, znajdziesz go w bibliotece. Przyjmij ten oto klucz. Fajnie, czyli dostaliśmy dostęp do biblioteki, czyli wszystkie zadania od magów raczej mamy zrobione, jak na razie oczywiście. Biblioteka znajduje się tak, tutaj, jeżeli dobrze właśnie pamiętam, a pamiętałem dobrze. Musimy teraz porozmawiać z mistrzem Hyglasem, w ogóle to możemy sobie zapisać. Czekajcie, na którym tu save? To jest ten pierwszy, tutaj jest, to znaczy z początku odcinka na 1 sobie zapiszmy. A i zróbmy w sumie dodatkowy saveik taki. Możemy zapisać Itiona, też oczywiście gracz z historii kolonii z Gothica Online, to zapisuje z mojej dawnej serii, znaczy no dawnej, poprzedniej serii. Niestety serwer upadł, ale to nie o tym, w tej jestem serii. Jestem mistrz Hyglas, strażnik ognia i wiedzy, a więc mistrz Parlan wydał ci pozwolenie na dostęp do pism. Zatem proszę, masz wolną rękę. Czytaj, a znajdziesz w pismach oświecenie, którego szukasz. Czytaj, a znajdziesz w pismach oświecenie, którego szukasz. A pismo, którego szukam, powinno się znajdować chyba tutaj. I tak, próba ognia. Nowicjusz może uważać, że jest gotowy na dołączenie do kręgu ognia, ale nie od razu dostąpi tego zaszczytu. Gdy dobrze się zastanowi i nadal będzie uparcie dążyć do swojego celu, to może skorzystać z prawa zażądania próby. Nie może mu odmówić żaden mag. Cała procedura nie ogranicza się do próby magii. Kandydat musi również zostać oświecony przez płomienie. Gdy wyrazi taką wolę, przed najwyższą radą stanie przed próbą ognia, która sprawdzi jego zręczność, siłę i mądrość. Każde z tych 3 zadań zostanie zlecone przez innego członka najwyższej rady i dopiero po wykonaniu wszystkich 3 kandydat będzie mógł złożyć przysięgę ognia i zbratać się z płomieniami. Taka jest wola Inosa i takoż się stanie najwyższa rada.
Próba ognia. Rozpoczynamy zadanie próbę ognia, która będzie jakby nas zbliżała do tego, żeby zostać magiem ognia. Więc jeszcze porozmawiamy sobie na ten temat z Parlanem. Na temat próby ognia. Chcę się poddać próbie ognia. Co? Mówisz poważnie? Nalegam. Wyjątkowy z ciebie nowicjusz. W porządku? Jeśli mówisz poważnie, porozmawiaj z mistrzem Pyrokarem. Dobrze, a więc rozpoczęliśmy teraz zadanie próbę ognia i wystarczy, że porozmawiamy właśnie z Pyrokarem. Ale to oczywiście sobie myślę, że zrobimy już, zaczniemy ładnie w kolejnym odcinku. Także jesteśmy nowicjuszem, przeszliśmy jakby cały ten test, dostaliśmy dostęp do biblioteki i będziemy zaczynać próbę ognia, dzięki której powinniśmy zostać magiem ognia. Czy mi się to uda zrobić w jednym odcinku, nie wiem, zobaczymy. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, do kolejnego, cześć.